Dzień dobry, z tej strony Maciek z kanału Dobre Rzuty i zapraszam na drugą część filmów opowiadających o systemie Tales from the Loop. W tym filmie zajmiemy się przygodami, które są w podręczniku. Tak jak wspominałem w pierwszej części filmu, zaczynają się one już na stronie 112, czyli zajmują prawie połowę podręcznika. Przygody są razem zatytułowane jako kompania The Four Seasons of Mad Science. Troszeczkę będę spoilował, więc w razie czego spoiler alert, jeśli ktoś jest graczem i będzie chciał w to grać, to... To proszę nie słuchać dalej. <noise> yy, przygody nazywają się Four Seasons of Mad Science. Są to cztery przygody osadzone w kolejnych porach roku. Są one ze sobą luźno powiązane. Yy, można je prowadzić jako jedną łączącą się ze sobą kampanię. Może też mistrz gry poprowadzić je całkowicie niezwiązane ze sobą, jako luźne przygody. Yy, przygody te dzieją się są opisane, takie jak reszta podręczniku, jako dziejące się. Co się dzieje w Szwecji, co się dzieje w nawiasie w Stanach Zjednoczonych i można je prowadzić zarówno w jednym, jak i w drugim settingu. Rozdział The Four Seasons of Mad Science daje tylko ogólne informacje, jak to prowadzić. Dopiero kolejny rozdział rozpoczyna te przygody. Rozpoczyna się od przygody letniej Summer Break and Killer Birds. Jest to przygoda opowiadająca tak na dobrą sprawę o tajemnicy, tajemniczej maszynie, która modyfikuje ptaki, że robią się one bardzo agresywne. Więc mamy tutaj troszeczkę horrorów w klimacie ptaków, co zresztą widać na ilustracji otwierającej całą tą przygodę. I dzieciaki biegające i rozwiązujące całą zagadkę. Tutaj ona jest powiązana z kilkoma osobami z gniazdem Gołębi, domem Gunara, biblioteką i, i ostatecznym rozwiązaniem. Wszystkie przygody mają tutaj fajne rzeczy, bo mają mapki mapki najważniejszych miejsc, domów, które, do których gracze będą docierali. Przygoda zakłada bardzo często, że gracze docierają do jakiegoś domu i e, muszą się do niego dostać. U nas e, ta kampania bardzo szybka dostała, szybko dostała przydomek e, Kids Breaking into Places, czyli dzieci włamujące się do rozmaitych miejsc, bo to jest praktycznie to, co robiliśmy cały czas na przygody. Docieraliśmy do jakiegoś miejsca, do którego nie mieliśmy dostępu, nie wolno nam było odejść, a włamywaliśmy się, wchodziliśmy, żeby zdobyć jakieś informacje i próbować rozwiązać zagadkę. E, na pewno można to rozwiązać w zupełnie inny sposób, dla nas tak było łatwiej i szybciej. Więc mamy całą, całą przygodę opisującą, przenoszącą nas pomiędzy kilkoma lokacjami, które prowadzą w sumie na koniec do rozbitego statku magnetronowego, czyli latającego holownika, w którym jest maszyna zamieniająca ptaki w potwory. I kilka informacji na temat postaci. Jeśli będziemy to prowadzili. To te postacie będą się potem pojawiać w kolejnych przygodach i mogą nawet mieć dosyć duże znaczenie w dalszych, w dalszych wydarzeniach i w dalszych dziejach naszych postaci. Są propozycje, oczywiście, tego, co się może zmienić, co się może zmienić w drużynie, jakie ona może mieć wpływ na, na to, co się dalej dzieje. Pierwsza przygoda jest przygodą mocno wprowadzającą. Zagadka tutaj jest prosta, jest króciutka, jest do rozegrania spokojnie na jednej sesji, bez najmniejszego problemu, ale jednocześnie przez to wydaje się taka troszeczkę płytka i jest trochę mało zahaczek fabularnych, jak wprowadzić drużynę, jak dla mnie. I gracze trochę nie jeszcze klimatu, nie wiedzący, jak w to grać, mogą się mieć problem ze znalezieniem się, i jest to według mnie najsłabsza z tych czterech przygód, które są tutaj opisane. Druga przygoda Grown Up Attraction, która dzieje się na jesieni. Ta z kolei przygoda opisuje. Widać, że teoretycznie jest krótsza, jest jeszcze prostsza od tamtej, ta, ta, ta tajemnica jest o wiele mniej rozbudowana. Opisuje z kolei historię urządzenia, które przyciąga ludzi tak, i sprowadza ich jakby do takiego stanu, trochę można powiedzieć, prymitywnego, neandertalskiego. Fajna, fajna przygoda, ciekawa. Gracze muszą nieźle pomyśleć, wykombinować, co się dzieje. Mi bardzo odpowiadała. Pojawiają się też roboty, trochę. Roboty są zawsze super. Robot Izak, który u nas w drużynie zdał, był bardzo polubiony przez nas i bardzo chętnie z nim współpracowaliśmy. Także dobra przygoda, która zajmuje tylko kilka stron, a daje sporo możliwości. Kolejna. E, przygoda to Creatures from the Cretaceous, czyli stworzenia skredy. E, oczywiście okresu. I to jest według mnie najfajniejsza przygoda zimowa, przygoda, w której pojawiają się dinozaury. Dinozaury są zawsze spoko, dinozaury są fajne. Możemy tutaj pojeździć właśnie samochodami po lesie i pościgać się z polującymi na nas velociraptorami. Wszystko po to, żeby zamknąć tajemniczy portal, który prowadzi właśnie do milionów lat wstecz do okresu kredy, z którego to czasem wychodzą dinozaury do naszego świata, a chcielibyśmy, żeby jednak nie wychodziły. Cała masa pomocy, dzienników, postaci, dużo map, ta przygoda jest już mocno rozbudowana i tak jak mi się wydaje, to jest to najfajniejsza przygoda z tych wszystkich czterech. Mi się przynajmniej najbardziej podobała jako graczowi, bo akurat grałem w te, w te przygody. I zamykająca całość tej kampanii przygoda Ja Wagner. I to jest już taka przygoda dosyć rozbudowalna, jest tutaj rzeczywiście dużo zmiennych, wszystkie postacie, które pojawiają się we wcześniejszych przygodach się pojawiają, tu um, mogą się pojawić oczywiście i przygoda może doprowadzić do takiego dosyć dużego w skali showdowna, gdzie wielki latający okręt może zniszczyć wszystkie elektrownie i doprowadzić do katastrofy. I... O, tutaj widzicie, zostały jeszcze trochę wydrukowanych pomocy z naszej kampanii, o których nie zauważyliśmy. Mapa samego tego właśnie okrętu, o którym przed chwilą wspomniałem. Kolejne postacie. Znowu robot Izak. Jedna z ulubionych dla nas postaci. Robot Wagner. I to jest jakby całość tej kampanii. Dobra kampania. Nic absolutnie rewelacyjnego. To nie jest jakaś odkrywcza najlepsza przygoda, która się pojawiła ostatnimi laty, ani nic takiego. Jest poprawna, jest fajna, nie jest bardzo długa. Te przygody są raczej krótkie, więc jeśli myślimy, że podręcznik da nam materiału do gry. Już zrobione przygody na masę sesji, to niestety niestety się to nie uda, bo jeśli mamy drużynę, która szybko radzi sobie z problemami, to jesteśmy w stanie w cztery sesje tą kampanię zamknąć. Nam to zajęło niewiele dłużej, bo bodajże sześć sesji, jeśli pamiętam, ale bawiłem się świetnie i wydaje mi się, że są to bardzo fajne przygody z masą dobrych naprawdę ilustracji, pomocy, mapek, które możemy graczom pokazać. Także jeśli chodzi o przygody, to tyle. Zapraszam na następny filmik, w którym kilka dosłownie słów powiem o ekranie mistrza gry. Dziękuję bardzo.